Czy mówiłem już, jak bardzo kocham serię Obcy? Chyba tak, ale jakoś tak się złożyło, że nigdy nie miałem do tej pory okazji powiedzieć, co konkretnie uważam o każdym z tych kolejnych filmów powstałych z udziałem ksenomorfów i tych wszystkich pochodnych ślicznotek. I to aż wstyd, biorąc pod uwagę, że na większości tych filmów się wychowałem. W większości znam je na pamięć i po prostu kocham wszystkie jak własne dzieci. Dosłownie, może nie wszystkie są zdolne, nie wszystkie są ładne. Nie wszystkie są normalne, ale i tak mam do nich słabość. Nawet do tych bękartów. Do tego wydaje mi się, że jeśli wytłumaczę wam, skąd w zasadzie wzięła się ta moja cała wielka miłość do części 1 i 4 i za co w zasadzie kocham każdy z tych filmów z osobna, no to dużo łatwiej będzie wam pojąć, skąd w takim razie wzięła się ta cała antypatia do Prometeusza na przykład, albo skąd tyle ciepłych uczuć kierowanych do Alien Covenant. I w związku z tym oczywiście do tego ostatniego również się na koniec odniosę. No ale jeśli mi ten cały wywód nie wyjdzie i to wszystko będzie tylko bełkotem fanboya marki, no to hej, może przynajmniej zachęci to kogoś do sięgnięcia lub po prostu przypomnienia sobie tych filmów. A może też spojrzenia na te mniej powszechnie kochane, nieco łaskawszym okiem. Kto wie? Ostrzegam tylko, że będą spoilery, będę mówił o zakończeniach, zwrotach akcji i różnych takich. No dobra, zacznijmy od Alien, dzieła sztuki, jeśli chodzi o gatunek horroru i przy okazji też chyba jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych, mainstreamowych filmów w ogóle. Co ciekawe, wcale nie jest to jakoś specjalnie oryginalny czy przełomowy film, kiedy spróbujesz rozbić go na poszczególne motywy. Omówmy się, ile to już widzieliśmy filmów o tym, jak bohaterowie pchają się do jakiegoś opuszczonego zamczyska czy innego nawiedzonego domu i jakimś cudem no nie zdają sobie sprawy, że w tym niegościnnym miejscu nie spotka ich nic dobrego. No i tutaj mamy przecież to samo, tylko że w wydaniu pozaziemskim. Natomiast kiedy potem w dalszej części filmu nasz tytułowy obcy podrasta, całość zmienia nam się w połączenie slashera z monster movie. Rzecz jasna, mamy tutaj monstrum na wolności, jednak jest to bestia tak inteligentna i co ważniejsze efektywna w tym co robi, że Mike Myers czy Jason Voorhees mogliby się od niej uczyć fachu. Wielkość Alien nie polega jednak na świeżości elementów składowych, ale na bardzo oryginalnym ich połączeniu, na bardzo spójnym i skutecznym obudowaniu ich w trzymającą w napięciu historię. I jako całość zdecydowanie jawi się to jako coś zupełnie świeżego i niewidzianego wcześniej. Niebagatelne znaczenie ma tu oczywiście warstwa wizualna. Kosmos jeszcze nigdy nie był tak przerażający. Samo Nostromo prezentuje się niczym gotycka lokacja rodem z klasycznego horroru, a projekty statku, Space Jockeya czy oczywiście samego monstrum zapisały się już w historii popkultury. To wręcz przykre, gdy porównujemy sobie Obcego, gdzie projekty wnętrz, maszyn czy samego potwora wykonał uznany artysta Hans-Rudolf Giger, a warstwie wizualnej poświęcono masę czasu i uwagi, z takim Life na przykład, gdzie wymyślono sobie kosmiczną, przezroczystą montwę, odwalono pańszczyznę w CGI i fajrant. Tyle, rzucamy to do kin. I jasne, dużo robiła umiejętna reżyseria Scotta i scenariusz pozwalający głównej atrakcji siedzieć w cieniu i pozostawać przerażającą, ale gdyby nie ten znakomity projekt, pewnie nasza maszynka do zabijania nie zrobiłaby aż takiej furory. Zresztą tutaj nie tylko o ten cudownie biomechaniczny i niepokojąco faliczny projekt chodzi, ale też o opracowanie naszej kreaturze tego fascynującego cyklu reprodukcyjnego. I jasne, cholera wie jakim cudem ten mały chestbuster, który wyskoczył z klatki piersiowej Johna Hurta, w 24 godziny urósł do takich wielkich rozmiarów, ale to akurat bez znaczenia. To tylko dodaje w zasadzie do atmosfery zagrożenia, bo bohaterowie mają tutaj do czynienia z potworem, który zmienia się za każdym razem, gdy go widzą i w sumie nigdy nie wiedzą czego się spodziewać i co im w zasadzie wyskoczy zza rogu. A trzeba przyznać, że Ridley Scott i scenarzyści naprawdę zadbali o to, by każde spotkanie z ksenomorfem wyglądało trochę inaczej i zaskakiwało, a dzięki temu oraz unikaniu pokazywania obcego w pełnej krasie, w sumie niewiele się to wszystko zestarzało wizualnie. Czego nie można niestety powiedzieć o niektórych następcach, ale o tym za moment. Zresztą o obcym Alien można pisać całe elaboraty. I tak nie wyczerpiemy tematu, no ale nie mamy na to za bardzo tutaj czasu. Nie możemy jednak nie wspomnieć o Ellen Ripley. Film przedstawił nam fantastyczną protagonistkę, która zmuszona była wziąć sprawy w swoje ręce, stanąć naprzeciw morderczego stworzenia oraz własnego strachu, no i uporać się z tym problemem. A umówmy się, w tym czasie dopiero zaczynała się w Hollywood ta cała era wielkich mięśniaków z gigantycznymi giwerami, będących w tym typie jednoosobowej armii, więc naprawdę robi to ogromne wrażenie, że w 1979 roku Hollywood dało nam tak fantastyczną kobiecą protagonistkę. I ponownie jest to tym bardziej przykre, że współcześnie poza, nie wiem, Furiozą i gdyby się mocno uprzeć, to Rey albo Jean Erso, no ze świecą szukać podobnych, tak wyrazistych protagonistek w mainstreamowym kinie. Po drugie, musimy też wspomnieć o Ashu, który nauczył nas, oraz Ripley przy okazji, że androidom nie można ufać. I wspominam o tym teraz, no bo jak pewnie doskonale wiecie, w kolejnych filmach syntetyczni ludzie będą odgrywać coraz większe role. Po trzecie, Alien tak naprawdę otworzył przed nami ogromne, tajemnicze i fascynujące uniwersum. Nie mieliśmy pojęcia, skąd się wzięły jaja z ksenomorfami, co się stało z tą wielką, skamieniałą sylwetką w tym rogalowatym statku, kto stworzył te potwory, w jakim celu i co jeszcze do cholery w takim razie skrywa się w kosmosie. I zwykle, kiedy dostajemy aż tak dużo pytań bez odpowiedzi, no to pozostajemy sfrustrowani. Jednak w tym przypadku ten mały wycinek tego wielkiego, przepastnego uniwersum był na tyle interesujący i na tyle wciągający, że to wystarczyło. To wystarczyło, żebyśmy siedzieli jak zahipnotyzowani i prosili o więcej. Film Ridleya Scotta to wciąż najlepsza odsłona całej serii. Wciąż zachwycająca ciężkim, niepokojącym klimatem, wciąż robiąca wrażenie walorami wizualnymi i estetyką, wciąż będąca przecież w istocie prostym filmem o bestii na wolności, w zamkniętej przestrzeni, jakich były i jakich jest cała masa. Ale tutaj to umiejętne łączenie tego, co już w kinie widzieliśmy, razem ze świeżymi, oryginalnymi pomysłami, dało nam coś, co ustaliło w zasadzie nowe standardy. Coś, do czego kolejni filmowcy będą tylko aspirować. No a potem przyszła część druga, z którą, no, miałem swego czasu spory problem. Serio. Widzicie, byłem tak zauroczony klimatem jedynki, tą niemalże slasherową konwencją z cichym, pozostającym w cieniu, nieuchwytnym, skutecznym zabójcą, że jak zobaczyłem, co ma się wyrabiać w kontynuacji, no to byłem naprawdę rozczarowany. Jakaś banda żołdaków, na dodatek świetnie uzbrojona, przygotowana, faktycznie radząca sobie z ksenomorfami, no a gdzie mój horrorowy klimacik? Gdzie pozbawieni szans w bezpośrednim starciu ludzie, nieprzygotowani na horror, który ich czeka? No to co to ma być? To jest jakiś akcyjniak albo film wojenny, no ale rozczarowanie. Oczywiście z czasem jednak zacząłem doceniać tę produkcję za to, czym jest, a nie czyim sequelem jest i że w związku z tym musi być koniecznie identyczna jak poprzednik. Ale tak po prawdzie wciąż nie do końca przepadam za początkiem tego filmu, także dlatego, że zwyczajnie nie polubiłem naszej ekipy żołdaków. Mam wrażenie, że scenarzysta bardzo starał się, żeby byli cool i trochę mnie tym irytowali. Poza Billem Paxtonem, on zawsze jest świetny. W którymś momencie jednak sytuacja się odwraca i to ksenomorfy zdobywają przewagę, a nasi bohaterowie znajdują się na przegranej pozycji, co zresztą bardzo celnie komentuje wspomniany Bill Paxton. Game over, man. It's game over. I dla mnie właśnie wtedy Aliens robi się wielkie. Atmosfera gęstnieje, reżyser bawi się naszymi oczekiwaniami, a napięcie trzyma do samego końca. Co więcej, cały lore zostaje rozbudowany. Okazuje się bowiem, że ksenomorfy tworzą społeczność podobną do roju owadów, co oznacza też, że na czele populacji stoi królowa. I kiedy ta bestia pojawia się na scenie, no to czapki z głów, po prostu to jest czyste piękno. Okej, czuję się teraz jak ten pojebany naukowiec z czwórki. No ale finałowy pojedynek Ripley z królową to jest klasyka klasyki. No i powiem szczerze, tak jak wspominałem, nie jestem przekonany do, powiedzmy, pierwszego aktu Aliens. Ale z drugiej strony jestem pewien, że gdyby nie on, no to cała reszta by tak nie wybrzmiewała. Warto dodać, że tak jak Ridley Scott czerpał z klasycznych horrorów, James Cameron pożyczył sobie masę pomysłów z klasycznych monster movies o zmutowanych kreaturach, a w szczególności filmu Them! Z 1954 roku, gdzie zagrożeniem są wielkie radioaktywne mrówki. I serio, podobieństw jest tak dużo, że to nie mógł być przypadek. Nie tylko mamy pojedynek z królową w finale, spalenie jaj, ratowanie dziecka i masę innych identycznych motywów, ale wręcz odtworzono poszczególne sceny czy bezpośrednie cytaty w dialogach. W opisie macie artykuł dokumentujący te wszystkie podobieństwa. Polecam zerknąć, bo to jest fascynująca sprawa. No bo wiecie, zazwyczaj kiedy mówi się o tych monster movies z lat 50., o zmutowanych potworach i tak dalej, no to trudno je traktować poważnie. Zazwyczaj też nikt ich nie ogląda na serio, inaczej niż ironicznie. A tu się okazuje, że pod tą całą kiczowatą fasadą skrywają się naprawdę uniwersalnie dobre pomysły, z których uznani filmowcy potem czerpią garściami. Koniec końców, Aliens lubię coraz bardziej z każdym kolejnym seansem. I przede wszystkim doceniłem też, jakim znakomitym sequelem jest ta produkcja, bo nie tylko rozwija elementy oryginału, ale przy tym robi też z tym coś innego, świeżego. A w którymś momencie na szczęście wyrosłem z tego idiotycznego przeświadczenia, że najlepsze to są te rzeczy, które już znam i najlepiej to, żeby mi twórcy kręcili w kółko i w kółko to samo, to wtedy będę zadowolony. No i Aliens to jest po prostu świetny film, który jasne, z jednej strony czerpie z filmów akcji czy wojennych, ale z drugiej strony wcale nie porzuca przecież tego, co uczyniło z poprzednika taki fenomen. No ale wiecie, o tych filmach powiedziano już w zasadzie wszystko i nie jestem pewien, czy jestem w stanie w ogóle wnieść tutaj cokolwiek nowego. No, oba to są absolutne klasyki i wcale nie mam zamiaru kwestionować ich miejsca. A jednocześnie, pominąwszy oczywiście kunszt reżyserów, świetne rzemiosło scenarzystów, scenografów, charakteryzatorów itd., to w swojej esencji to są też po prostu skuteczne space horrory. Dają masę frajdy z oglądania, są obrzydliwe, przerażające, krwawe, no wszystko co kochamy najbardziej, prawda? Problem w tym, że seria już do tego poziomu nigdy nie doskoczyła. To znaczy, jasne, dalej zachowywała wraz z kolejnymi częściami walory rozrywkowe, no przynajmniej dwie kolejne części, jednak zabrakło tej rzemieślniczej solidności, czy nawet szczypty geniuszu, jaką dysponowali Ridley Scott i James Cameron. Przynajmniej wtedy. Alien 3. Za kamerą kolejne znakomite nazwisko, David Fincher. A w podejściu mamy powrót do korzeni. No bo jak przebić Aliens? No nie da się. Więc nie próbujmy. Po prostu zróbmy kolejny film, zróbmy coś nowego, zróbmy coś innego i już. I nie starajmy się koniecznie zrobić filmu, który będzie większy i głośniejszy i tak dalej. Ja to podejście zdecydowanie szanuję. W związku z powyższym nie mamy tu już całego roju ksenomorfów, tylko znowu jednego osobnika, który przedostał się w formie facehugera razem z Ripley. Ta po wydarzeniach z poprzedniczki wylądowała na więziennej planecie Fiorina 161 i niestety nie przeżył nikt inny, nawet ta cholerna mała dziewczynka, wow. W każdym razie ten więzienny setting to jest moim zdaniem najlepszy element całego filmu. Mamy wobec tego grupę pozbawionych fachowego uzbrojenia więźniów, zamkniętych w odpychającym kompleksie na planecie, gdzie noc trwa parędziesiąt godzin, a wszystko połączone jest systemem krętych korytarzy czy szybów wentylacyjnych. No, idealny teren do polowań dla naszego starego znajomego. No a pośrodku tego wszystkiego znowu mamy naszą biedną Ripley, która nie tylko ma na głowie ksenomorfa na wolności, czy kolonię karną pełną ludzi z genetycznymi predyspozycjami do morderstw i gwałtów, serio, ale jak się potem dowiaduje, została sama zapłodniona przez facehugera i nosi w sobie zarodek królowej obcych. Co do wspomnianego głównego ksenomorfa filmu, to tutaj novum polega na tym, że facehugger Nagapę, który dostał się na Fiorinę razem z Ripley, zapłodnił psa, albo w innej wersji filmu wołu, i dorosły osobnik porusza się przede wszystkim na czterech łapkach. Co to zmienia? No w sumie to nic, ale czasami widzimy akcję z oczu naszej bestii, co w sumie tylko psuje nastrój grozy, ale hej, przynajmniej coś nowego. A no właśnie, choć otoczenie sprzyja tworzeniu gęstej, nieprzyjaznej atmosfery, to niestety film jest tak przewidywalny, tak pełen ogranych motywów i pozbawiony jakiegokolwiek suspensu, że nawet na moment nie zbliża się do poziomu pierwszej części. Praktycznie zawsze wiemy, co się za chwilę wydarzy, a że film traktuje się naprawdę bardzo serio, no to tym bardziej to uwiera. Fincher naprawdę starał się znowu zrobić mroczny, poważny horror, tak jak jedynka, ale ponoć przeszkadzało mu w tym studio, co chwilę wcinając się i forsując swoje rozwiązania. I trochę to niestety widać. Do tego efekty specjalne momentami naprawdę się zestarzały, a filmowanie ksenomorfa na green screenie i nakładanie tego na sceny to był wyjątkowo chybiony pomysł. Nie zmienia to jednak faktu, że znajdziemy tutaj naprawdę sporo ikonicznych scen. Ksenomorf zbliżający się do Ripley, ale nie tykający jej ze względu na zarodek w niej, śmierć naszej protagonistki na koniec, czy ten pierwszy krwawy zgon w tym wielkim wiatraku, no, noszę w pamięci do dziś. I swoją drogą, kto do cholery uznał, że taki wielki wiatrak bez żadnych zabezpieczeń to jest dobry pomysł? Ogólnie jednak moje zdanie jest takie, że sama koncepcja Aliena 3 jest super. Naprawdę doceniam to podejście. Jednak z wykonaniem jest już trochę gorzej. Dalej bardzo lubię ten film za depresyjną atmosferę, totalnej beznadziei, brudny klimat, brązowo-rdzawą paletę barw, parę nowych rozwiązań, ale koniec końców dostajemy tu po prostu próbę odtworzenia uroku jedynki w nieco innym otoczeniu. Jednak próbę, której brakuje elementu zaskoczenia i faktycznego napięcia. No i na tym kończy się nasza klasyczna trylogia, a jej dopełnieniem, czy też dodatkiem doń jest Alien Resurrection, które kompletnie odrzuca jakiekolwiek artystyczne pretensje i zanurza się po prostu w otchłani szaleństwa i dziwności. I nie mogło być inaczej, kiedy angażujesz do filmu reżysera delikatesem i jeszcze dajesz mu zupełnie wolną rękę. Totalnego rozpierdolu dopełnia jeszcze kwestia tego, że reżyser kompletnie nie kumał chyba scenariusza Jossa Whedona. I kiedy na przykład autor Firefly wymyślił sobie, że szaleństwo danej postaci, czy jej niecne cele będą ważnym zwrotem akcji, później w fabule filmu, no to nie tylko zaangażowano do tych ról aktorów, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają na szalonych albo złych do szpiku kości, ale i reżyser Jean-Paul Jonnet kazał im grać w maksymalnie przerysowany sposób. Kiedy więc komunikacja między najważniejszymi osobami odpowiadającymi za kreatywny kierunek produkcji wygląda jak rozmówki ślepego z głuchym, no to możecie się domyślić, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Ten jest niczym senny koszmar, czerpiący z najdziwniejszych stanów świadomości, czy raczej niczym sesja RPG, gdzie gracze z czasem są coraz bardziej pijani albo naćpani. Ten film jest tak kompletnie popierdolony, że to jest aż piękne. No serio, takiej psychodelicznej jazdy bez trzymanki nie zapewnia żadna inna odsłona tej serii. Warto to docenić. Wszystko zaczyna się od tego, że Ripley zostaje sklonowana, by banda szalonych naukowców mogła położyć łapy na królowej ksenomorfów, a przy okazji oczywiście też samych szeregowych osobnikach. Haczyk polega na tym, że gdzieś tam po drodze geny się przemieszały. I już wiesz, że będzie dobrze, bo Ripley nic z tego nizowego jest świetna w kosza. No bo wiadomo, przecież świetna gra w kosza to jest podstawowa cecha charakterystyczna ksenomorfów. Wszyscy to wiedzą. Jak David je projektował, to im wszczepił DNA Michaela Jordana. Swoją drogą, ten rzut, który widzicie tutaj, Sigourney Weaver wykonała na planie za pierwszym razem. Ron Perlman nie mógł w to uwierzyć i prawie popsuł scenę swoją reakcją. A wracając do ksenomorfów, to one same stały się jeszcze bystrzejsze i sprytniejsze. Ale to i tak nic w porównaniu do tego, co tu się od Janie Pawła w finale, gdzie królowa ksenomorfów rodzi w tradycyjny sposób tę przerażającą i przesłodką jednocześnie hybrydę. Oczywiście przy akompaniamencie głupot wygadywanych przez Brada Durifa, który wszedł totalnie w tryb laleczki Chucky. No more Mr. Good Guy. Poza tym jest tu też wspomniany Ron Perlman czy Winona Ryder, natomiast operator musiał być naćpany jakimś porządnym towarem, bo nie jest w stanie utrzymać kamery prosto, a nawet najbardziej dramatyczne i straszne sceny są zagrane jak w slapstickowej komedii. Z kolei same ksenomorfy dostały z racji swojej hybrydyzacji lekko odświeżony design i prezentują się nieco mniej biomechanicznie, a bardziej biologicznie. CGI momentami jest, no, jak na lata 90. przystało, ale przez większość czasu modele naszych potworów prezentują się moim zdaniem świetnie. Jestem też fanem przerobienia im tych dolnych kończyn na takie nieco bardziej zwierzęce, bo dodało im to smukłości. Chociaż tutaj mogę być trochę odosobniony, bo sam Hans-Rudolf Giger powiedział, że z filmu na film jego kreatura coraz bardziej przypomina gówno. I dosłownie, według niego coraz bardziej przypomina kupę. No ja się wolę trzymać tego, że jest coraz mniej mechaniczna, a coraz bardziej biomechaniczna, ale okej. Tradycyjnie jednak mamy i w tym filmie sceny, które na serio robią wrażenie i nawet wyrwane z kontekstu zostają w pamięci. Ripley odnajdująca 7 nieudanych prób sklonowania jej osoby to przejmujący obrazek. Ksenomorfy zabijające jednego ze swoich, by się wydostać na zewnątrz, no to jest fantastyczny pomysł. Gniazdo Królowej wygląda tak obrzydliwie, że aż ciężko się na to patrzy. No i jest jeszcze ta cudowna, balansująca na granicy horroru i komedii scenka, gdzie jedna z zainfekowanych ofiar pozbywa się antagonisty w wyjątkowo efektowny sposób. I to w zasadzie podsumowuje Resurrection chyba najlepiej. No właśnie, Resurrection to w sumie nawet nie jest space horror, to jest raczej space comedy horror. I no nie jest to film, który można w ogóle traktować na poważnie, bo on przypomina raczej ekranizację jakiegoś absurdalnego komiksu, aniżeli coś, co faktycznie miałoby stanąć obok jedynki, dwójki, nawet trójki. I w sumie biorąc pod uwagę, że pierwsze 3 filmy zamykają historię Ripley, a tutaj mamy do czynienia z 4. w sumie lekko niepotrzebną częścią, to naprawdę trudno mi winić twórców, że postanowili się zwyczajnie zabawić i dać nam nieco luźniejsze, bardziej nieprzewidywalne i totalnie chore podejście do tej znanej marki. Ja Obcego 4 naprawdę uwielbiam, bo żaden film z serii mnie tak nie bawi, żaden film z serii nie jest dla mnie tak uroczo prostolinijny w swoim celu, jakim jest coś między rozbawieniem nas a obrzydzeniem. Coś, o czym zapomniałem wspomnieć, a co chyba powinienem, to fakt, że w przypadku tych wszystkich 3 filmów warto obejrzeć zarówno wersje kinowe, jak i reżyserskie, czy rozszerzone, czy jakkolwiek tam się nazywają. Obie powinny być na wydaniach Blu-ray poszczególnych części. Zwykle wnoszą one całkiem sporo i dodają wartościowe sceny kosztem co najwyżej tempa całości. Podobnie jak wstawka, której teraz słuchacie. W międzyczasie w Hollywood swoją obecność zaznaczyły też 2 filmy z serii Predator. Natomiast autorzy komiksów doszli po jakimś czasie do wniosku, że ksenomorfy i łowcy rasy Yautja, i przepraszam, jeśli źle to wymawiam, stanowią dla siebie idealnych przeciwników, co wypączkowało w markę Aliens vs Predator. Jednak o Predatorach mówić tutaj nie będę, no bo szykowany jest 4. film, myślę, że wtedy będzie okazja pomówić i o tym nowym filmie, i o 3 poprzednich. To, co nas interesuje natomiast, to próba przeniesienia sukcesu tych crossoverowych komiksów na film, co naturalnie spotkało się z ogromnym entuzjazmem fanów. No bo przecież to jest po prostu samograj. No weź grupkę świetnie wyszkolonych i świetnie wyposażonych predatorów, daj im cały rój obcych do polowań, a gdzieś w środek tego zamieszania wrzuć walczących o przetrwanie ludzi. No sukces jak się patrzy, prawda? Tyle, że najwyraźniej to było zbyt proste dla reżysera Paula P.W.S. Andersona i scenarzystów, bowiem film okazał się wielkim rozczarowaniem. A to niejako przez swoje wygórowane ambicje i dziwne, rozczarowujące pomysły. Słuchajcie, powtórzę się, ale trudno. No, weźcie jakąś planetę, jakąś stację kosmiczną, jakieś miejsce w kosmosie, cokolwiek. Wrzućcie tam tych predatorów z tym swoim fajnym uzbrojeniem. Dajcie im rój obcych i niech się napierdalają. Tyle. Naprawdę nikt nie chciał niczego więcej. No a co dostaliśmy? Idiotyczną historię o tym, jak to Yautja od dawna bawią się w inicjacyjne polowania na ksenomorfy. Na Ziemi. Od tysięcy lat podporządkowując sobie ziemskie cywilizacje i wymuszając na nich budowę piramid. I kiedy coś idzie nie tak i ksenomorfy wygrywają, to predator się wysadza i tyle widzieliśmy Majów czy Azteków. Ja pierdolę. I nawet nie chodzi o to, że to jest głupie czy coś, bo spokojnie widzę komiks opowiadający o tego typu rzeczach. Zresztą pewnie są, nawet nie jeden. Ale chodzi o to, że to zwyczajnie podcina skrzydła twórcom i zwyczajnie ich ogranicza. No bo zamiast mieć całą przestrzeń kosmiczną do dyspozycji, to scenarzyści zagonili samych siebie w ślepy zaułek jakiejś podziemnej piramidy na Antarktydzie, gdzie rozgrywa się kolejny cykl inicjacji dla łowców. Na scenie pojawiają się ksenomorfy razem z królową, ale polować na nie zaczyna 3 nieopierzonych Yautja, którzy błyskawicznie zostają wybici. Choć jednemu z nich udaje się stanąć naprzeciw ksenomorfów dzięki ludzkiej kobiecie, która okazuje się wojownikiem na miarę jebanego predatora. Ja tego za cholerę nie rozumiem. No, czekaliśmy tyle lat na Aliens vs Predator, a twórcy filmu, zamiast dać nam tych badassowych predatorów, których widzieliśmy w poprzednich filmach, to rzucają nam jakieś ochłapy, rzucają nam jakichś żółtodziobów, z których dwójka zostaje błyskawicznie wymordowana przez jednego ksenomorfa, a trzeci z łowców radzi sobie tylko dlatego, że pomaga mu ziemianka. Ziemianka, serio. I nawet nie chodzi mi tutaj o płeć, że kobieta czy coś, bo w ogóle w tym filmie mężczyźni są kompletnie bezużyteczni. I to też jest przy okazji luźna adaptacja komiksowej historii, ale po pierwsze, oryginał był o niebo lepszy, a po drugie, naprawdę na pierwszy film wypadałoby wybrać coś, co pokazałoby wszystko, co kochamy w jednych i drugich kreaturach. No a całość kończy się ganianiem na krótki rękawek po Antarktydzie z królową obcych. I nie, nie mam żadnego pudełka do pomachania wam, bo jakoś nigdy nie skusiłem się na zakup, ale zdaje się, że teraz wychodzi w kioskach jakaś kolekcja filmów, gdzie można dostać 4 oryginalne filmy na Blu-ray, a także potem Alien vs Predator, sequel i Prometeusza, też Blu-rayowej wersji, więc może wtedy nadrobię i uzupełnię kolekcję. Cały film nie jest tragiczny, jest po prostu przeciętny i bez wyrazu. I to jest w sumie w nim najgorsze. No bo zamienić ten ekscytujący koncept na coś tak nudnego jak bieganie po jakimś szaro-burym labiryncie, no to jest po prostu zbrodnia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że o ile biedatory, znaczy predatory, to jedne wielkie cipy w tym filmie, to ksenomorfy są całkiem fajnie przedstawione, a efekty specjalne w ich przypadku stoją na naprawdę dobrym poziomie. Szczególnie królowa prezentuje się fantastycznie. No ale ogólnie jest to film do zapomnienia, co jest w sumie jeszcze gorsze niż gdyby był przeraźliwie fatalny, bo wtedy byśmy chociaż go mieli za co zapamiętać. Jak na przykład kontynuację. Alien vs Predator: Requiem. Film tak zły i niedorzeczny, że w moim osobistym rankingu stoi wyżej niż poprzednik, bo przynajmniej jest jakiś. No i wreszcie pokazuje nam ksenomorfy w takim standardowym, miejskim settingu. Co, kurwa, nie ma sensu, ale hej, zawsze chciałem to zobaczyć. Otóż Alien vs Predator kończy się na tym, że zapłodniony przez facehagera Predator leży sobie martwy na statku swoich kompanów, ale z jego klatki piersiowej wyskakuje oczywiście ksenomorf, tyle że tym razem z genami Yautja. Tenże osobnik, którego będziemy nazywać Predalienem, oczywiście morduje załogę statku, a potem przypadkiem trafia w okolice jakiegoś amerykańskiego małego miasteczka. No, klasyka tematu. Brakuje nam w sumie tylko jakiegoś szeryfa po przejściach, jakiejś bandy głupich nastolatków i burmistrza, który albo nie będzie chciał wierzyć w zagrożenie, albo będzie chciał zrobić z tego atrakcję turystyczną, żeby całość zrobiła nam się tak sztampowa, że to wszystko po prostu imploduje i wszyscy umrzemy. Nasz Predalien, będący jednocześnie młodocianą królową, postanawia założyć sobie tutaj kolonię ksenomorfów, a jego śladem podąża, wreszcie, wyszkolony i doświadczony predator o imieniu Wolf. A pomiędzy tym wszystkim oczywiście mamy tych wszystkich zidiociałych ludzi robiących za mięso armatnie. I ten film oczywiście nie ma żadnego sensu. Jest po prostu głupi jak but. Pełen tych wszystkich idiotycznych schematów, tych tropów, które widzieliśmy w najgorszych możliwych monster movies. Ale to wszystko ma swój urok. To znaczy, widać tutaj na pierwszy rzut oka, że naprawdę nikt nie starał się zrobić z tego legitnego filmu. Raczej jakiś śmieć do wrzucenia na DVD. No i w takim charakterze ogląda się to nawet fajnie. Jest o wiele brutalniej niż w poprzedniku, choć niestety krew jest CGI, ale też znacznie bardziej obleśnie. Co powiecie na oralne zapładnianie ciężarnych kobiet, by w ich brzuchach mogły rozwijać się młode ksenomorfy? Podoba mi się to. Na sam koniec dostajemy również całkiem fajny pojedynek Predatora z Predalienem, a gdyby jeszcze było tutaj cokolwiek widać, no to wynagrodziłoby to rozczarowujące potyczki z poprzedniego filmu. Gdyby. Ogólnie jednak, moim skromnym zdaniem, warto obejrzeć, ale bardziej dla beki niż na serio. W krótkiej, dwuodcinkowej serii Alien vs Predator udało się naprawdę skutecznie zamordować wszystko, co związane z obcymi, aż nie przypomniał sobie o nich sam Ridley Scott. Ten jednak był chyba w jakimś trudnym egzystencjonalnie momencie swojego życia, bo co prawda postanowił wrócić do tego uniwersum, ale zamiast opowiadać więcej o, wiecie, kosmicznych maszynach do zabijania, to pan Scott uznał, że no to dobra okazja, żeby zagłębić się w temat tego skąd pochodzimy, skąd się wzięło życie, czy jest nad nami ktoś bardziej zaawansowany, kto miał wpływ na naszą kreację. I teraz coś, co miało być po prostu prequelem do Obcego i miało nam przy okazji odpowiedzieć na te parę pytań, które mieliśmy, na przykład kim był Space Jockey, skąd wzięły się te wszystkie jaja na jego statku, co się z nim stało, skąd się wziął, zamieniło się w absurdalnie pretensjonalną, że aż śmieszną tyradę o tym, że dawno temu istniała rasa wielkich kosmicznych albinosów i ci albinosi używali do wszystkiego czarnej mazi wyciśniętej ze świeżych deus ex machin. I ta breja potrafiła tworzyć życie. Ale też niszczyć życie, w zależności od tego, jak akurat będzie wygodniej. A jeden z tych albinosów przyleciał do nas, napił się tego gówna, rozpadł na atomy i bum, tak powstało życie na Ziemi. Dziękuję, dobranoc. To oczywiście nie wyjaśnia faktu, jakim cudem mamy według filmu dokładnie takie samo DNA jak te wielkie albinosy, ale nieważne, nie zadawajcie pytań, bo to się wszystko posypie. No ale mamy wyprawę naukową, złożoną z kompletnie nieprzygotowanych do tego ludzi, którzy gubią się w nieskomplikowanych jaskiniach, mając do dyspozycji zaawansowany sprzęt. Macają kosmiczne penisy jak debile i uciekają przed siebie, gdy goni je wielki kosmiczny donat. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wyprawa dociera na miejsce, znajduje cargo z czarnym płynem, który miał nas, ziemian, zniszczyć, podobno, a potem na własne życzenie prawie wszyscy umierają. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że no naprawdę ciężko mówić o Prometeuszu na serio, wiedząc o tym, że ten scenariusz był tyle razy przerabiany, tyle razy zmieniała się jego koncepcja, tyle razy to było przepisywane, że to na tym etapie zwyczajnie nie ma już sensu, bo nie może mieć technicznie. Ba, nie wiadomo w zasadzie, co ten film ma na celu, bo ani to żaden prequel do Obcego, ani historia stojąca na własnych nogach, ani sensowny horror, ani no cholera wie co. No bo jak to ma się sprawdzać jako na przykład space horror, kiedy struktura całości jest przez te przepisywanie tak zaburzona, że ciężko to mówić o jakimś koherentnym tempie czy napięciu. Dość powiedzieć, że w kulminacyjnych momentach nasza Final Girl głównie ucieka, nie niepokojona przez nikogo, a potem jak już zły albinos ją jednak goni, to w kilka sekund rzuca go na pożarcie wielkiej kosmicznej ośmiornicy, którą sobie wcześniej wyciągnęła z macicy. I tyle. Ba, niech miarą tego, o jakiej prowizorce tutaj mówimy, będzie pan Weyland. Jak widać, gra go ucharakteryzowany aktor o wiele młodszy wiekiem od postaci, w którą się wciela. Czemu? Po co? Dlaczego nie można było po prostu zaangażować starszego aktora? Ano bo w którejś z poprzednich wersji scenariusza mamy jakieś flashbacki, mamy generalnie Weylanda w swojej młodszej wersji. Ale w międzyczasie to gdzieś tam wyleciało, a starszy Weyland został i mamy to, co mamy. Że bohaterowie zachowują się kompletnie nielogicznie, nawet jak na konwencję horroru, już mówiłem, z radosnym ściąganiem hełmu w obcym miejscu na czele. Ale najbardziej bawi mnie to, że napędzający fabułę David, nasz obligatoryjny android, który na przykład z premedytacją wystawia jedną z postaci na działanie mutagenu, robi to, co robi, bez jakiejkolwiek jasnej motywacji. Naprawdę, nie mamy zielonego pojęcia, co mu do cholery strzeliło do głowy i dowiadujemy się tego wszystkiego dopiero w kontynuacji Alien Covenant. No ale Prometeusz jednocześnie wygląda bardzo ładnie, ma niezłą obsadę, do tego faktycznie udaje się tutaj dać tam taką namiastkę bezmiaru i tajemniczości kosmosu. Gdy na koniec Shaw razem z Davidem ruszają na planetę inżynierów, mamy wrażenie, że przecież tyle jeszcze nie wiemy, tyle jeszcze nie widzieliśmy, że gdzieś tam kryją się fascynujące i przerażające rzeczy. Tyle, że co z tego, jeśli film jest zasadniczo bez sensu i kompletnie nie gra jako jedna spójna historia. Nie mówiąc już o tym, że Ridley Scott zwyczajnie porwał się tutaj z motyką na słońce, biorąc się za filozoficzno-religijne dylematy, nie mając jednak żadnej treści, by je na niej oprzeć. Cały zwyczajnie szybko zawala się jak domek z kart, co zresztą po latach zauważył sam Scott. No i tutaj dochodzimy do Alien Covenant, czyli no wreszcie relatywnie udanej odsłony serii. Głównie dlatego, że ambicje Scotta zostały tutaj utemperowane. I zamiast kolejnego rozdziału eposu o poznawaniu korzeni ludzkiego życia, dano nam tutaj po prostu makabryczny horror w kosmosie, czyli Prometeusza bis uzupełnionego znajomymi motywami z poprzednich filmów. No i wreszcie to jakoś działa. No i chyba nic tak nie mówi zmiana kursu, jak potraktowanie wątków z Prometeusza w Covenancie. Pamiętacie naszych albinosów, którzy mieli być super zaawansowaną rasą skrywającą jeszcze wiele tajemnic o naszym miejscu w kosmosie? No, zostają zamordowani w trakcie jednej krótkiej retrospekcji. Tak, a pamiętacie Elizabeth Shaw, która ruszyła pod koniec Prometeusza znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego zostaliśmy stworzeni? No, to ona zostaje zamordowana off-screen. Subtelne. Ostał się tylko David, wspomniany wcześniej android, który, jak się okazuje, będzie tak jak niegdyś Ripley spoiwem dla nowych części cyklu. I powiem szczerze, że naprawdę nie ma nic przeciwko, bo to jest naprawdę fascynująca postać. Na pewno o wiele bardziej fascynująca niż ktokolwiek z jego kompanów w poprzednim czy aktualnym filmie. No i Michael Fassbender po ostatnich porażkach, czyli roli Altaira i wymęczeniu roli Magneto, wreszcie doczekał się satysfakcjonującej roli w jakiejś hollywoodzkiej serii, która jeszcze ma jakiś potencjał. I w Covenancie ta postać zostaje wreszcie pogłębiona. No bo David nie chce być sługą i ma o to wielki ból dupy do ludzi, bo on sobie wcześniej wykombinował, mamy retrospekcję związaną z tym na początku filmu, że jeśli on jest nieśmiertelny, no to z jakiej paki ma usługiwać ludziom, którzy są śmiertelni, są generalnie niżej. On generalnie stawia siebie nieco wyżej od ludzi i w związku z tym on stara się być Bogiem, których ludzie szukają tak naprawdę, szukali w Prometeuszu przynajmniej. I on chce tworzyć życie, ale jednocześnie wciąż chyba ma ten kompleks niższości wobec ludzi. I to wszystko jest o niebo bardziej ciekawe, aniżeli to, co dostaliśmy w Prometeuszu. Sam Covenant olewa zatem kwestię tego, kto nas stworzył i zastępuje to raczej pytaniem, kto stworzył te monstra, które tak kochamy. No bo hej, tego chcieliśmy się w sumie dowiedzieć od samego początku, oglądając te prequele, prawda? No i odpowiedź wydaje się brzmieć... no, chyba David. Dowiadujemy się bowiem, że nasz zdolny android zajmował sobie czas przeprowadzaniem eksperymentów genetycznych, badając i rozwijając kolejne efekty mutacji patogenu. Jednak problem Covenanta polega tutaj na tym, że film niczego nam w zasadzie specjalnie nie wyjaśnia, dlatego jesteśmy zdani co najwyżej na domysły i gdybanie, co tutaj się do cholery dzieje. Koniec końców jednak Davidowi ostatecznie udaje się uzyskać coś, co już bardzo przypomina ksenomorfy z pierwszego Obcego. Co jednak dalej nie mówi nam o tym, skąd do cholery wzięły się te jaja na statku Space Jockey'a z jedynki. Zresztą czasowo to też chyba się nie do końca zgrywa. Dowiadujemy się jednak, że produkowanie żywych maszyn do zabijania, które wyskakują z rozmaitych miejsc ciała, to generalnie jest efekt działania tego czarnego patogenu, uniwersalnie. Dlatego też w Prometeuszu i Covenancie dostajemy całkiem sporą gromadkę prawie ksenomorfów w różnych fazach rozwoju. No i cholera nie powiem, ciekawi mnie to. Naprawdę mnie to interesuje. Boję się, że ostatecznie nie uda się Ridleyowi Scottowi jakoś tego sensownie zawiązać w większą całość. Ale i tak jestem naprawdę ciekaw tego, dokąd zmierzają eksperymenty Davida. No ale tutaj należy się też odrobina goryczy. Widzicie, pytanie skąd się wzięły ksenomorfy zadawali sobie fani od bardzo dawna. Wiadomo było, że nie powstały one całkiem naturalnie, bo nie wyglądają na nic takiego, no ale kto mógł stać za stworzeniem tak morderczych istot? Dlaczego je tworzył? Przeciwko komu? Te pytania sprawiały, że nasze monstra wydawały się jeszcze bardziej fascynujące, a tutejszy wszechświat niesamowicie niebezpieczny i niezbadany. No bo wiecie, w momencie, kiedy przychodzi sobie Ridley Scott i mówi gitara siema, za wszystkim stoi ten android, bo nie lubi ludzi, no to po prostu zostaje obdarte z jakiejkolwiek tajemnicy, a ten cały wielki, niebezpieczny wszechświat nagle nam się kurczy. Oczywiście jest szansa, że to tylko część prawdy, że rozwój tych istot podąży w jeszcze innym kierunku. Do tego nie wiemy w sumie, jak dokładnie przebiegały eksperymenty Davida, więc nie skreślam tego jeszcze, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że już nawet to, co niezdarnie kreślił Prometeusz, czyli że ksenomorfy mogą być bronią stworzoną przez jakąś starożytną rasę albo jakimś eksperymentem, który wymknął im się spod kontroli, czy cokolwiek, i tak jest dużo ciekawsze i na dużo większą skalę niż efekt eksperymentów szalonego androida. Androida, który nie mógł być człowiekiem, więc został Bogiem i być może zniszczy swoimi kreacjami nas wszystkich. No, zobaczymy jak to się rozwinie. Covenant zatem, niezależnie od tego co myślicie o nim jako o filmie, jest niewątpliwie ważnym ogniwem tej serii. Takim, od którego tak naprawdę wiele zależy. Ale poza tym, moim zdaniem, to też solidny horror, który co prawda wpada w klisze i schematy właściwe swojemu gatunkowi, ale z ich eksploatacji wychodzi obronną ręką. Jest to pozycja stojąca trochę między trójką a czwórką. Momentami robi za niemal kampowy horror gore, jadący po bandzie bez oglądania się, a momentami wpada w gatunkowe mielizny. I tak zdecydowanie Covenant sprawia, że teraz Prometeusz jest jeszcze bardziej niepotrzebny, bo próba jego oglądania to teraz w zasadzie 2 godziny męczenia się z historią, która i tak za chwilę zostaje wywalona do kosza, ale szczerze, tamtego filmu i tak nie dało się wybronić, więc nie zamierzam narzekać. No bo hej, czasami trzeba wywalić coś, do czego już się przyzwyczailiśmy i to zawsze boli, ale z czasem zawsze wychodzi to na plus. Więcej o filmie wypowiadałem się w moim materiale bezspoilerowym tutaj, natomiast planuję jeszcze jedno wideo spoilerowe, w którym odniósłbym się do rozmaitych zarzutów, jakie pojawiają się na temat tego filmu. Wiecie, tych wszystkich narzekań, jak to bohaterowie się zachowują nielogicznie, jakie to błędy popełnia scenarzysta itd., itd. W opisie macie link, kliknijcie tam i zobaczycie, o co mi chodzi. Jeśli chcecie współtworzyć taki materiał, no to gorąco zapraszam. No i to by było na tyle. Seria Alien jest naprawdę wyjątkowa. Mamy tutaj pozycje wybitne, przeciętne, kompletnie pojebane, rozczarowujące i miło zaskakujące. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, nieważne czy poszukuje wybitnego kina, czy porządnej rozrywki w najgorszym guście. No i właśnie dlatego uwielbiam ten cykl tak bardzo, bo jest tak niesamowicie różnorodny, że zwyczajnie się nie nudzi. No słuchajcie, mamy 2017 rok, a ludzie w internecie dalej dyskutują o filmie z Alien w nazwie. To się nie skończy, także niech powstają kolejne filmy, może nawet tworzone przez innych twórców, zobaczymy. Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia związane z tą serią, która czyś jest waszą ulubioną, którą najmniej lubicie, i dzięki wielkie za wysłuchanie tego długiego materiału. Na sam koniec słówko o piwie. Jest to Chateau z browaru Artezan i jest absolutnie fantastyczne. To jest sour ale, który był leżakowany w beczkach po czerwonym winie. I to piwo faktycznie smakuje i pachnie odrobinę, nawet bardzo, jak czerwone wino. No jest cudowne. Faktycznie pachnie tym winem, właśnie takimi winogronami dojrzałymi, wiśnią. No i smaku jest absolutnie cudowny. Jest takie wytrawne, kwaskowe, cierpkawe. No cudo, naprawdę cudo. I dowód na to, jak różne mogą być piwa. Gwarantuję, że jeśli napijecie się tego, to naprawdę, o ile nie mieliście do czynienia wcześniej z tego typu, powiedzmy, trunkami, no to podejrzewam, że wielu z was nie byłoby w stanie rozpoznać, że to jest piwo, jeśli oczywiście macie swoje przyzwyczajenia. Także jest to pod ogromnym wrażeniem, gratulacje dla browaru Artezan. Ważcie tego jak najwięcej, kurczę. Chateau. No i nie muszę chyba mówić, że piwo to oczywiście alkohol, w związku z tym należy pić odpowiedzialnie, no i przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia. Także tyle ode mnie. Kolejny materiał w takiej formie pojawi się już całkiem niedługo i będzie dotyczył serii Piraci z Karaibów i pojawi się wraz z przedpremierową recenzją najnowszej części, o ile ci piraci jej nie wypuszczą do sieci wcześniej. W każdym razie jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!